Widzę, że tutaj jest bardzo dużo dbałości i
naprawdę ile kiedyś mieliśmy bardzo duże przygody jako energetyka ze względu na tak zwane przekroczenia, że ktoś pobierał za dużo energii, miał albo gdzieś źle zgrafikowaną tą energię, to teraz praktycznie to się prawie nie zdarza. To jest, jeśli można powiedzieć, raczej zdarzenie awaryjne, incydentalne, że po prostu ktoś po prostu musiał coś po prostu przestawić, dlatego taka była racja. Problem mocy, który powiedział, który rzeczywiście może wydać się, ja z tego co analizowaliśmy zgodnie z PSE dane, może wpłynąć w roku 2016-2017, w momencie kiedy będzie taki jak gdyby rozbieżny przedział pomiędzy tym, co w tej chwili systemie mamy, a w tym, co może być w systemie zainstalowane ze względu na podejście, prawie 6000 MW. No to jest problem, z którym musimy sobie poradzić, ale jeżeli inwestycja w prężnicach oraz mniejsze inwestycje gazowo-parowych powinny pójść prawidłowo, no to ponadto tam jeszcze jest plan dotyczący i realizowania przez PSE polityki zarządzania i obniżania współpracy negatywnego i DMS z dużymi odbiorcami energii, więc może nie będzie ten okres kliczowy bardzo bolesny. Taką mam nadzieję i tego oczywiście nam wszystkim życzę, bo życzę, żeby gospodarka się rozwijała jak najbardziej. Dziękuję bardzo.